Cześć, witam Was serdecznie. Jestem w tej chwili w Gdańsku, a za wielką wodą jest specjalny gość. Tym gościem jest Anna Maria Fardella. Cześć Aniu, witam Cię serdecznie. Cześć Szymon, witam. Jak u Ciebie pogoda? Bo u mnie troszeczkę jest jednak jeszcze w tym kwietniu zimno. Aha, u mnie rewelacja. Dzisiaj 33 stopnie, słoneczko jak na razie. Po południu mają być burze, więc mam nadzieję, że uda mi się wrócić do domu przed wielką ulewą. No, pożyczyłabyś mi tych 10 stopni, bo tutaj troszeczkę brakuje. Ale przejdźmy do tematu. Z chęcią. Ania jest w tej chwili w Stanach. Gdzie jesteś dokładnie? Możesz tutaj zdradzić, Aniu? Jestem w stolicy, w Waszyngtonie. I teraz właśnie stoję przed Lincoln Memorial, czyli przed takim tam memoriałem, pomnikiem prezydenta Lincolna. I to jest chyba jedna z najbardziej charakterystycznych tutaj budowli w Waszyngtonie. Ja jestem w Gdańsku, koło Sołtka, przy Motławie. Tutaj wyjaśnię właśnie widzom, że prowadzę tutaj telekonferencję, stąd ten właśnie statyw, stąd komputer i łączę się za pomocą internetu z Anią. Ania mnie widzi, więc jakby jesteśmy również tutaj w połączeniu głosowym. Dlaczego dzwonię tutaj do naszego szanownego gościa, do Ani? Otóż Ania jest absolwentką Akademii Foto Oko i wykonała pracę dyplomową. Ta praca dyplomowa jest właśnie tutaj. To jest ta fotoksięga od Pacyfiku do Atlantyku. Tak wygląda ta książka. Ale zanim doszło do realizacji tej książki, upłynęło troszeczkę wody, prawda, Aniu? No, troszkę tak. Na pewno upłynął rok nauki w Akademii Foto Oko, ale ogólnie nad zdjęciami pracowałam od 3 lat, więc no troszkę wody upłynęło, tak jak mówisz. Możesz przybliżyć tutaj widzom, jakie były okoliczności, no w ogóle zainteresowania fotografią, ale nie tylko fotografią, ponieważ ta fotoksiążka składa się również z tekstu, z opisu i one są równie ciekawe, więc powstała taka bardzo dobra książka krajoznawcza. Ją się bardzo dobrze czyta, są fajne zdjęcia, tak więc połączyłaś tutaj dwa talenty, i pisarski, i fotograficzny. Skąd u Ciebie te umiejętności, te zainteresowania? Znaczy tak, fotografią myślę, że się tak interesowałam od zawsze, mogę powiedzieć, ale to zawsze było takie amatorskie. Lubiłam robić zdjęcia, ale niekoniecznie wiedziałam, jak robić zdjęcia w taki profesjonalny sposób. No, w pewnym momencie stwierdziłam, że te moje zdjęcia takie są trochę na chybił trafił, że widziałam, że niektóre są fajne, niektóre są ok, niektóre są dobre, a niektóre są to po prostu takie tam zwykłe strykanie, tak? I stwierdziłam, że tak być nie może, więc znalazłam Twoją szkołę w internecie, no i postanowiłam się czegoś więcej nauczyć, tak? Więcej po prostu techniki włożyć i robić to z głową, tak? Robić te fotografie, zacząć myśleć fotograficznie. No a ten talent pisarski, szczerze mówiąc, sama nie wiem, bo lubię pisać. Zaczęłam, jak przyjechałam do Stanów, zaczęłam pisać bloga o Stanach. Potem zaczęłam dostawać jakieś tam komentarze, o fajnie, śmiesznie, wszyscy zaczęli lubić po prostu to, co pisałam, więc stwierdziłam, że moją pracą dyplomową powinno być jedno i drugie, czyli fotografia, którą kocham praktycznie od dziecka, no i to pisanie, że mogę po prostu nie tylko pokazać zdjęcie, ale również przybliżyć trochę sytuację, w której to zdjęcie było wykonane, albo przekazać odbiorcy jakąś ciekawą historię na temat danego miejsca. Aniu, powiedz o Twojej tej 3-letniej wędrówce po Stanach, ponieważ jest tutaj ogrom pracy, jest tutaj, nie wiem, przemierzyłaś chyba całe Stany. W każdym razie największe hity, można powiedzieć, najbardziej znane miejsca są tutaj pokazane. Skąd się to wzięło? Czy to był przypadek, czy miałaś taki plan? Miałam taki plan, tak. Po prostu moim zamiarem tutaj w Stanach jestem przez krótki okres czasu, bo tylko przez kilka lat, przez 4 lata, niedługo już wracamy do Europy. Więc moim takim celem głównym tutaj było wykorzystać ten dany mi czas na podróżowanie, tak? I udokumentowanie tych moich podróży na zdjęciach. Więc no, tak jak mówisz, przemierzyłam całe Stany i przemierzyłam je samochodem.
No więc zrobiłam dwa razy po 14 tysięcy kilometrów, czyli to jest tam 28 tysięcy, tak mniej więcej. Do tego jeszcze właśnie dochodzą Hawaje i Alaska, tam niestety nie samochodem, ale tam statkiem, więc całe Stany mam zaliczone, o tak. Udokumentowane. O. W takim razie, skoro miałaś takie potężne archiwum fotograficzne, to po co ci była szkoła do szczęścia potrzebna? Aha, to dlatego, że te zdjęcia... Jakbyś widział moje pierwsze zdjęcia tutaj po przyjeździe, chociażby z Waszyngtonu, tutaj z Lincoln Memorial, no to są po prostu, szczerze mówiąc, beznadziejne, tak? To są takie zwykłe pstrykacze, takie turystyczne fotografie. Dlatego tak jak mówię, zrozumiałam w pewnym momencie, że tak być nie może, że jedno jest okej zdjęcie, a 10 innych jest po prostu do niczego, więc chciałabym mówić tak, zawsze lubiłam robić zdjęcia, nie wiedziałam dokładnie, jak mogę zrobić dobre zdjęcie, bo mówię, albo mi wyszło, albo nie, więc nie znałam tej teorii, która za tym się kryje. Więc dlatego postanowiłam nauczyć się czegoś w Twojej szkole i mam nadzieję, że mi to się udało, tak? Właśnie, a propos, jak jesteśmy przy Akademii Fotooko, powiedz, co najbardziej Ci utkwiło w głowie, co się najbardziej przydało, co dla Ciebie było najlepsze? Wiesz co, to jest dosyć trudne pytanie, bo tak bym musiała powiedzieć, że wszystko po trochu, bo może najbardziej jednak te zajęcia z Wami tutaj, z fotografami online, bo to jednak jest omawianie zdjęć, jest kupa informacji odnośnie techniki wykonywania zdjęć, dobre wskazówki, jak można poprawić dane zdjęcie, więc to myślę, że jednak to trochę przewyższa te lekcje teoretyczne. Chociaż muszę powiedzieć, że rzeczywiście kurs cały jest świetnie przygotowany, bo nauczyłam się nie tylko robić zdjęcia takie pejzażowe, ale również nauczyłam się robić portrety, co dla mnie po prostu było zawsze czarną magią. Nie wiedziałam, jak się robi zdjęcia ludzi, a teraz mniej więcej jakieś tam podstawy mam. Mam tutaj przed sobą Twoją księgę, Twoją pracę dyplomową, zwieńczenie szkoły. Muszę Ci przyznać, że przeczytałem tę księgę, gdy przysłałaś mi ją, gdy odebrałem ją. Przeczytałem ją w zasadzie jednym tchem. To jest bardzo dobra praca, dobrze się czyta, dobrze się ogląda. Przychodzą mi tutaj na myśl od razu najlepsi podróżnicy, którzy gdy tylko otwierają usta, tylko zaczynają opowiadać, to człowiek zaczyna słuchać z zaciekawieniem, więc chciałem potwierdzić to, że ta księga jest bardzo dobra. I takim potwierdzeniem jest również fakt, że już w trakcie nauki podjęliśmy współpracę i no właśnie, zakupiłem prawa od Ciebie do e-booka motywacyjnego. Mogłabyś rzec kilka słówek na ten temat? Pewnego dnia zdecydowałam właśnie podczas zajęć w Akademii Fotooko. Jeden ze studentów napisał w oknie czata, że brak mu motywacji do robienia zdjęć. Nie wie, jaki temat wybrać, co robić, żeby zrobić jakieś zdjęcia właśnie do pracy dyplomowej. Stwierdziłam, dlaczego tej osobie w jakiś sposób nie pomóc, nie tylko tej osobie, ale też innym, więc napisałam takiego e-booka, gdzie są takie praktyczne sposoby, ćwiczenia, które pomagają danej osobie zmotywować się do pracy i znaleźć jakieś pomysły do robienia fotografii. I co, przesłałaś tego e-booka do mnie? No właśnie, tak. Przesłałam do Ciebie i tyle. I powiedziałam, że możesz go udostępnić swoim studentom, tak, w kursie. No, natomiast ja stwierdziłem, że on jest na tyle dobry i stąd również moja propozycja, czy jakoś tak wyniknęło właśnie, że praca dyplomowa powinna się składać właśnie z tej części tekstowej i zdjęciowej, ze względu właśnie na Twoje umiejętności pisarskie. Ja po prostu przeczytałem tego e-booka i chyba był to pierwszy e-book motywacyjny dotyczący fotografii. Był napisany tak zwięźle, były najważniejsze rzeczy tam ujęte, tak więc ujął mnie ten e-book, ta książka elektroniczna,
I postanowiłem, że nie udostępnię tej księgi bezpłatnie, bo taki był twój zamiar, tylko po prostu zakupię prawa do tego dzieła i po prostu będzie to świetne uzupełnienie do kursu, jednego z kursów właśnie też dotyczącego troszeczkę motywacji. Tak więc jest to pierwszy dowód na to, że ta księga jest naprawdę dobra i jest tu zawarty kawał dobrej roboty. Natomiast jest jeszcze druga sprawa. Ta sprawa również niedługo będzie miała finał. Mogę tutaj zdradzić właśnie czytelnikom, widzom, że podejmiemy współpracę. Ania po prostu napisze dla mnie serię artykułów właśnie o zakresie motywacyjnym dla fotografów, które umieścimy, opublikujemy na naszym serwisie Red Focus i niebawem jakby pewnie będziecie mogli te artykuły przeczytać. Aniu, powiedz mi, czy myślałaś o tym, żeby wydać tę księgę, bo ona jest tej grubości mniej więcej. Jest tutaj, nie wiem ile tu jest stron, gdyby ta książka była nieco grubsza, może drugie tyle, byłoby to książka, którą można było, myślę, że z powodzeniem udostępniać, wydać i po prostu sprzedawać. Czy myślałeś o tym, żeby przedłużyć tę twoją wędrówkę po Stanach i wydać to w postaci księgi, takiej, no księgi już, książki można powiedzieć, albumu krajoznawczego? To znaczy tak, ja tutaj mam przy sobie tą moją książkę wydaną w takim sposobie, znaczy w takiej samej formie, jak jest tutaj ta praca dyplomowa. Ona jest trochę inna, jest większy format. Ja ją tutaj pokazuję do kamery. Ona ma trochę większy format. Jest króciutka też w ten sam sposób, tak jak ta praca dyplomowa. Myślę, że w przyszłości ponownie wydam kolejną książkę, ale też zamieszczę tam jakieś miasta w Stanach, bo myślę, że też mam dosyć dużo zdjęć odnośnie miast w USA, więc mogłaby być to taka już pełniejsze takie wydanie i krajobrazowe, i takie właśnie miejskie, że tak to nazwę. Do tego cię bardzo zachęcam, ponieważ jest to naprawdę coś fajnego, coś, co można kupić i po prostu komuś podarować. Jest to naprawdę super. Zapraszam, jeżeli będzie taka możliwość, to po prostu tę księgę można po prostu od niej kupić. Aniu, nasza rozmowa dobiega końca. Dzisiaj również jest taki ważny dzień i zamknięcie tego rozdziału pod tytułem Akademia Fotooko. Powiedz mi, czy masz ze sobą dyplom, który ci przesłałem? Tak, mam. Tutaj go właśnie pokazuję. Chciałem ci pogratulować i no, w ten nietypowy sposób właśnie za pomocą internetu przesyłam ci ten dyplom i wręczam ci go za pomocą internetu. No to taka pewnego swojego rodzaju tutaj jest przenośnia, ale gratuluję ci, dziękuję ci też za ten rok spędzony w Akademii Fotooko. Jesteś kolejną dyplomantką, wykonałaś fantastyczną pracę, podpisuję się pod tym, co zrobiłaś dwoma rękami. Życzę ci po prostu, żebyś dalej kontynuowała, bo naprawdę widzę w tobie ogromny potencjał. Działaj, fotografuj i chwal się po prostu swoimi osiągnięciami. Także oto jest dla ciebie ten dyplom. Dziękuję, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję za ten rok spędzony. Ja chciałabym podziękować właśnie za ten cały rok, za te komplementy i za takie wskazówki, takie co tu jest źle na tym zdjęciu, bo one chyba najwięcej tutaj przyniosły dobrego, bo w końcu nauczyłam się w miarę te zdjęcia poprawnie robić. Rzeczywiście cały twój team fotografów jest rewelacyjny, prowadzą super zajęcia i też chciałabym wszystkim i tobie przede wszystkim podziękować za cały rok. Dziękuję ci. I mogę tylko powiedzieć, że taka praca dyplomowa i taka dyplomantka jest po prostu najlepszą reklamą dla naszej szkoły. Zawsze istniała relacja uczeń-mistrz i właśnie
uczeń powinien przerosnąć mistrza, uczeń w jakiś sposób wskazywał na, również na rangę mistrza. Tak więc jeszcze raz dziękuję Ci za wszystko i życzę dobrego światła, dobrych zdjęć. Pozdrawiam Cię serdecznie, Aniu. Dziękuję bardzo. Dzięki, pozdrawiam również, hej. Trzymaj się.